Czy to wstyd wrócić do firmy, z której się odeszło? Agnieszka Zaręba, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj na ten temat porozmawiamy z ekspertami w studiu. Karol Dworakowski i Mateusz Trojanowski, witam Panów bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy powrót do byłej pracy kojarzy się z porażką? Z naszych badań wynika, że w tym momencie coraz mniej tak się kojarzy. Kiedyś, kiedy jeszcze standardem było pracowanie w jednej firmie przez wiele lat, nawet kilkadziesiąt, odejście skądś i powrót było kojarzone z porażką, z powrotem na tarczę. Natomiast teraz coraz częściej jest tak, że wszyscy chcą zmieniać pracę, żeby zdobywać coraz to nowe doświadczenia. W związku z tym zmiana jest naturalnym elementem procesu kariery zawodowej. Wraca się z nowymi doświadczeniami, wraca się na wyższe stanowisko, wraca się, bo zobaczyło się, że gdzieś indziej jest gorzej z jakiegokolwiek powodu, na przykład atmosfera w pracy jest gorsza, albo projekty nie są takie ciekawe jak w tej pracy, z której się odeszło. W związku z tym coraz więcej osób wraca po to, żeby być tam, gdzie jest im dobrze po prostu, najzwyczajniej w świecie. Po zrobieniu badań w Pana firmie okazało się, że jest sporo pracowników, którzy wrócili, mimo że wcześniej sami odeszli. Prowadziliśmy badania storytellingowe na pracownikach, tak żeby wyciągnąć ciekawe historie. Przebadaliśmy około 50-60 osób w firmie i ku mojemu zaskoczeniu pojawił się element powrotów. Na tej grupie 50-60 to było już kilka osób. Postanowiliśmy przyjrzeć się temu dokładniej. Okazało się, że tych osób jest w sumie więcej. Rozmawialiśmy z 20. Przyjrzeliśmy się historiom i faktycznie przyczyny tych powrotów są bardzo różne. Czasami są to powroty po kilku miesiącach, czyli wygląda na to, że ta decyzja o zmianie, że ten świat poza firmą, który miał być lepszy, okazał się po prostu gorszy. Często ludzie wracają do atmosfery, do kolegów, do koleżanek, z którymi pracowali, ale zdarzyła nam się też taka historia, że jedna z osób odeszła po urodzeniu dziecka, szukając spokojniejszej pracy i po 3 latach stwierdziła, że ten brak dynamiki bardzo, bardzo przeszkadza i postanowiła wrócić do pracy, która łączy się też z podróżami zagranicznymi, ze środowiskiem międzynarodowym. Po prostu wybrała pracę, która daje jej większą dynamikę. Jakie są najczęstsze powody, które podają pracownicy, którzy wracają do pracy, do firmy, z której już odeszli? Coraz częściej jest tak, że atmosfera w firmie jest tym, atmosfera w pracy jest tym, co liczy się najbardziej. Jeszcze do niedawna mówiliśmy o czymś takim jak work-life balance. Teraz coraz częściej zdajemy sobie sprawę z tego, że nie ma czegoś takiego jak work-life balance. Praca jest integralnym, wręcz najważniejszym elementem naszego życia, poza życiem rodzinnym oczywiście. W związku z tym wracamy do ludzi, których lubimy, wracamy do kultury firmy, wracamy na przykład do tego, bo czasami jest tak, że zmieniamy branżę w ogóle, wracamy do tego, co lubiliśmy robić i w czym czuliśmy się dobrze. A czy w Państwa przypadku nie było tak, że osoby, które wracały, miały na przykład gorsze warunki, no bo to już jest ta osoba, która odeszła i chce z powrotem do nas wrócić? Nie, zdecydowanie nie. Accenture charakteryzuje się tym, że nie obraża się na pracowników, jak odchodzą. Jeśli mają potrzebę rozwijania się poza firmą, dajemy im taką możliwość. Jeśli chcą wrócić, drzwi są szeroko otwarte, więc zdecydowanie nie. Mamy takie przypadki, że osoby szukały dodatkowych kompetencji poza firmą i wiedziały, że w tym momencie na danym projekcie nie mogą tego zrobić w naszej organizacji. Odchodziły na jakiś czas i wracały na zupełnie inne stanowisko do innego działu po rozbudowaniu swojego jakby portfolio kompetencji. Czy Pan spotkał się z takimi przypadkami, że osoby wracały do firmy po tym, jak same odeszły, ale właśnie po to, żeby się dokształcić i wrócić na wyższe stanowisko? Taka strategia tak przemyślana jest rzadkością i raczej tak to po prostu wychodzi w życiu. Natomiast pracodawcy coraz częściej mówią o tym, że ludzie odchodzą z pracy po to, żeby, zdając sobie sprawę z tego, jak dużą wartość mają, bo rozmawiamy tutaj o pracownikach wykształconych, wykwalifikowanych, często pracownikach umysłowych. Więc odchodzą z firmy po to, żeby wrócić za kilka miesięcy, prosząc o wyższe wynagrodzenie, motywując dodatkowo zdobytym na rynku doświadczeniem. Powiem szczerze, że pracodawcy niechętnie na to patrzą. Być może Accenture jest wyjątkiem. Bo raczej jest tak, że przez kilka miesięcy
trudno zdobyć dodatkowe doświadczenie. Pana zaskoczyły te powroty, tak zaskoczyły osobiście? Zaskoczyły mnie, zdecydowanie mnie zaskoczyły. Pierwszy raz spotkałem się z takim zjawiskiem, że jest tyle osób, które chętnie wracają, ale i dlatego też postanowiliśmy zrobić kampanię komunikacyjną, marketingową, która bazuje na tym insajcie powrotów, bo dla mnie jest to insight, który po pierwsze pokazuje, że firma ma dystans do siebie, że mówi o tym, że tak, jest pewna rzesza osób, które odchodzą z firmy, ale nie mamy z tym problemu, jeśli te osoby mają ochotę wrócić do nas. W takim razie miejmy nadzieję, że będzie jak najwięcej takich firm otwartych na nowych pracowników i na tych powracających, zarówno na rynek pracy, jak i w struktury przedsiębiorstwa. Dziękuję bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę bardzo. I dziękuję Państwu pięknie. Za uwagę.